Koniec? A tu nagle jeszcze on się śmiał, zawsze mówi: Przychodzą jakieś faceci za pieniądze i płaczą. No i co, skosiłem Viscontiego, skosiłem Wajdę. Mam takie trzy filmy, które jakby się dopełniają w pewien sposób, bardzo różne filmy. Armorkord. Dlaczego Federico Felliniego? Dlaczego amarkor? Dlatego, że ktoś mi pokazał, jak można łączyć gatunki filmowe. Jak, co to znaczy w filmie komedio -dramat. W Polsce w ogóle trudny gatunek do uchwycenia. Polska, teatr polski ma tradycję tragi farsy, ale to nie jest komedio dramat. Łączenie gatunków, gdzie o tragicznej historii rodzącego się faszyzmu w, ma, w niewielkim mieście włoskim Rimini, ktoś potrafił opowiedzieć w sposób z akcentami komediowymi. Ciężko by mi to było wymyśleć, ale gdzieś mi wskazał drogę ten film. Na przykład mój film Pogoda na Jutro szedł w tym kierunku. Drugim takim filmem to był no, film, który w owym czasie zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest kabaret Boba Fossa. Gdzieś kabaret przez całe moje życie zawodowe się przewijał. Różne formy kabaretowe. Więc bliskie mi jest to. Poprzez kabaret pokazać wizję świata. Skomentować go kabaretem. I znowu tragiczne, znowu rodzący się faszyzm, prawda? Piękne, piękne. To ten film wrył się bardzo głęboko we mnie. I trzeci film w tym trójkącie, który na mnie zrobił też piorunujące wrażenie, to już blisko bardzo, bo to film mojego przyjaciela, Krzysztofa Kieślowskiego. Krótki film o zabijaniu. Był taki film, rozbudowany odcinek piąty Dekalogu, w którym miałem też zaszczyt brać udział w tym cyklu. Dlaczego znowu? To jest jakby sposób pokazania bohatera i motywacji jego czynów, kiedy wydaje się, że straszna, absurdalna, beznamiętna zbrodnia wymaga jak najsurowszej kary, tak byśmy sobie pomyśleli. Osobnik nie do resocjalizacji, i nagle ten reżyser, ten twórca. Z, poprzez aktora zaczyna nam pokazywać, że gdzieś tam głęboko w życiu tego młodego człowieka zaistniały takie zadry, takie bolesne rany, które doprowadziły go do niekontrolowanej agresji, że są motywy. A jak się odkryje te motywy, to można go leczyć. A tu bezduszne państwo nie umie, nie ma instrumentów do zobaczenia nadziei. Bo to jest film o jakiejś tam nadziei. I, i takie tak poprowadzić bohatera. Że wszyscy go nienawidzimy przecież my w kinie. Pamiętam, opowiadał mi Kieślowski, jak pokazywali ten film w Kan. To ta widownia, wie pan, wyperfumowana, która widziała wszystko. Hektolitry krwi w amerykańskich filmach się lały z ekranu codziennie, ta widownia, kiedy chłopak mordował tego taksówkarza. Nagle na widowni rozległy się histeryczne krzyki: Dość nie! Nie, że to ludzie, fachowcy wiedzą, że to jest film, fikcja, nie mogli tego wytrzymać. Kiedyś Andrzej Wajda dobrze powiedział, jak zobaczył film amator Krzysztofa Kieślowskiego ze mną, w roli głównej. I Andrzej Wajda powiedział, że to jest jeden z najważniejszych filmów w jego życiu, a dlaczego? A dlatego, że on sam mówi, ja bym takiego filmu nie potrafił nigdy zrobić. I dlatego go tak cenił. I gdzieś to zdanie we mnie zapadło, powiem Panu. Gdzieś to zdanie we mnie zapadło, że też podziwiam czasem filmy, których sam nie umiałbym zrobić. Bo zawsze no, masz jakiś klucz, prawda? No, że jak się zabierasz za film, no to musisz wiedzieć. Reżyser musi wiedzieć. W teatrze możesz być bardziej yy, poszukującym, ale w filmie poszukiwania się kończą na etapie scenariusza. No, oczywiście są wyjątki. Są wyjątki. Reżyserzy, którzy poszukują na planie, mają taki luksus. Są tacy reżyserzy blisko, nawet żeby nie szukać daleko, pan Haneke. O. Tak poprowadzić bohaterów, jak w filmie Hanekego, z taką motywacją, z takim uzasadnieniem psychologicznym, społecznym, czasem estetycznym, mówię o pianistce w tej chwili, y, y, imponuje mi drugi Austriak, pan Zajdl, tak pokazać swój kraj, mieć taką odwagę. Powiem panu, że to mi imponuje. Bichewioryzm był taki kierunek, nawet przez chwilę filozoficzny, że człowiek wyraża się nie poprzez ideę, a poprzez zachowanie. Wyraża się głębia człowieka. I z tego bichewioryzmu film zrobił wielką zrobił wielki walor. Szkoła Strasberga i Kazana, aktor studio, to właśnie był na bazie behawioryzmu, że aktorzy nie opowiadają, co przeżywają, tylko tak się zachowują, że ja, widz w kinie, rozumiem, co przeżywają. No James Dean był takim przykładem. Sam trochę takiego aktorstwa w filmie próbowałem. Bo w Polsce bardzo długo było właśnie takie aktorstwo opisowe, no, że mówili: Ojej, jak mi ciężko, przepraszam, ale mam życie takie ciężkie. A gdzieś w latach 70., z napływem właśnie do filmu fabularnego dokumentalistów o na przykład, dla mnie, jak byłem studentem szkoły teatralnej. To dla mnie takim wzorcem nowego aktorstwa w polskim filmie był film za ścianą pana Krzysztofa Zanusiego i role Maji Komorowskiej i Zbigniewa Zapasiewicza. Po raz pierwszy ja, młody chłopak, zobaczyłem, aha, oni się dziwnie zachowują, coś improwizują jakoś niestereotypowo się zachowują, o, ja bym chciał tak. I jak się potem zetknąłem z Krzysztofem Kieślowskim w 70. roku, który też przyszedł do filmu z dokumentu, ja byłem jego pierwszym właściwie aktorem zawodowym, z którym on pracował, Franciszek Pieczka i ja w filmie Blizna. On się na nas patrzył jak trochę na takich dziwolągów. Że był on przyzwyczajony, że czasem na łzę ludzką w filmie dokumentalnym czekał tydzień, dwa, a tu nagle, jeszcze on się śmiał, zawsze mówi: przychodzą jakieś faceci za pieniądze i płaczą za forsę. I jeszcze mało zapłakał raz, a potem drugi raz dubel znowu zapłakał, cholera, wygoda. Wygoda, no i tak my się dobijali z tym Krzyśkiem Kieślowskim razem, bo to i mój debiut był przecież, jakiegoś nowego aktorstwa. Pamiętam jak ja coś chciałem opowiadać, że, że tego, że tego, że mi ciężko, mówi nie, 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 pokaż mi, że ci ciężko. Albo ci wymyślę coś takiego, na przykład jakby w Amatorze wymyślił zdenerwowany. No to nie, no. Z tym, że Stereotyp. A on mówi, przyszedł rano kiedyś, mówi: Słuchaj, umiesz czkać. Rzebię, ja no. Potrenuje. Mówi, i zawsze jak będziesz zdenerwowany w filmie amator, będziesz czkał. Stanisławski mówił, żeby wejść w okoliczności opisane przez autora. Autor opisuje jakieś okoliczności, w których znajduje się bohater, i twoim zadaniem aktora jest wejść w te okoliczności i zacząć się zachowywać tak, jak jest opisane. W... A Amerykanie lekko to zdeformowali i mówią: Nie, nie, to postać ma się zbliżyć do ciebie. Ty się tak, Marlon Brando, zachowujesz i zostań tak, a nagniemy postać. Do tych do, do, do twojego sposobu zachowania się. No i na przykład Marlon Brando w tramwaju zwanym Pożądaniem. O, gdzie grał Stanleya Kowalskiego, prawda? No, to był, to, to był on. U nas Zbyszek Cybulski. Zbigniew Cybulski to rozpoczął tę ten, 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 ten drogę aktorską. I to geniusz Andrzeja Wajdy polegał na tym, jak opisywał to, pierwszy dzień zdjęciowy w popiele i diamencie. I przylatuje kostiumolożka do Andrzeja Wajdy i mówi, panie Andrzeju, tragedia, bo ten aktor Cybulski przyjechał w jakiejś kurtce takiej amerykańskiej i powiedział, że on tego nie ściągnie, że on tak będzie grał, nie chce włożyć kostiumu. A przecież to jest kurtka amerykańska z Unry zrzucona, a kowiec nie miał takiej kurtki. A Andrzej Wajda popatrzył, podpatrzył, jak się ten Zbigniew Cybulski, nieznany wtedy absolwent Krakowskiej Szkoły Teatralnej, zachowuje i mówi, zostawcie go w tej kurce. No ale to nie zostawcie, bo on się zachowuje. A jak go zmienicie, ubierzecie w kostium, przestanie się zachowywać. Ja to często miałam. Odpowiedziałem jakoś? Starałem się. No oczywiście można by godzinami.